W ciepłym domu, przy wigilijnym stole z rodziną. Tak większość z nas spędza czas, właśnie ten czas 24 grudnia. Niestety nie wszyscy mają tę możliwość. Żołnierze, którzy stacjonują przy granicy z Białorusią, spędzą ten czas w gronie znajomych, przyjaciół z wojska, w gronie żołnierzy. Kochany żołnierzu, bronisz naszych granic. Dzięki Tobie czujemy się bezpiecznie. Dziękujemy Ci za to. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Ci dużo zdrowia, wytrwałości w pełnieniu służby dla naszego kraju i dla nas i wiele radości w życiu osobistym. Uczniowie klasy pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Giżycku. Jakie to ma znaczenie dla Was, dla żołnierzy, jeśli wiecie o tym, że jest to wsparcie? Myślę, że dla nas jest coś wspaniałego, prawda? Bo nie możemy spędzić świąt w domu, jesteśmy tutaj na granicy, tak? No i taka kartka, no to chyba coś wspaniałego, nie? Jak dla nas, że tak powiem. Budujące? No myślę, że bardzo budujące. Jesteście trochę jak rodzina, jak tutaj tak wszyscy razem działacie i służycie? No myślę, że jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Taka druga rodzina. Pierwsza rodzina jest w domu, a druga rodzina w pracy. Czego Pani życzyć z okazji świąt Bożego Narodzenia? Czego życzyć? No nie wiem. Wszystko mam, jak to się mówi. To tyle radości i tyle uśmiechu, który widzę cały czas na Pani ustach. Uśmiech jest zawsze. Dobra, super. To co, odkładamy te kartki kolejne?